Dobry wieczór. Nazywam się Łukasz Stamborski, jestem z Stowarzyszenia Kobiet Które Miasto. Jesteśmy organizatorem dzisiejszego spotkania z panem Piotrem Zychowiczem. Również organizatorem jest Republikański Gdańsk. No, a tutaj patronem wydawnictwo Rebis, które od lat wydaje książki pana Piotra. Tutaj po prawej stronie za drzwiami prowadzimy sprzedaż książek. Są wszystkie dotychczasowe książki napisane przez pana Piotra. Szczególnie polecamy oczywiście najnowszą, Pan Chrystus Pieni. I wszystkie książki są w cenie 30 zł. Po części pytań, na początku zaczniemy wprowadzeniem przez pana Piotra do książki, do poruszanych tam tematów. Potem na pewno będzie czas na pytania. I tutaj mamy dosyć mało czasu, bo pan Piotr musi niestety o 19:30 nas opuścić. Więc po części pytań będzie jeszcze chwila na pisanie książek. Tutaj można je albo teraz zakupić, albo w trakcie spotkania, albo po spotkaniu. I tak jak mówiłem, właśnie z tą po 30 zł promocyjnej ceny. Tutaj już po raz drugi przeprowadzamy spotkanie z panem Piotrem i myślę, że w naszym ciągu dobrze nam to wychodzi. W tamtym roku była to opcja niemiecka, w tym roku Pak Wysłyski Lenin i oddaję już głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy, proszę Państwa, sytuację nietypową, bo widzę, że dużo jest twarzy znajomych, ludzi, którzy Państwo byli w zeszłym roku. I jak Państwo pamiętacie, Kolej Polska chce nam popsuć nasze spotkania co roku. W zeszłym roku się spóźniłem o godzinę z winy naszego narodowego przewoźnika. W tym roku ostatni pociąg, który mogę wrócić do domu, jest rzeczywiście wcześniej, więc proponuję dzisiaj to przeprowadzić w sposób ekspresowy. To jest o tyle dobre, że będę krócej ględził, a dłużej będziemy mogli podyskutować, co jest najważniejsze. Dziękuję Stowarzyszeniu Koliber, dziękuję klubowi, który wsparł całe nasze dzisiejsze spotkanie. Przede wszystkim dziękuję Państwu za przybycie. Tradycyjnie będzie dzisiaj niepoprawnie politycznie i będę mówił takie rzeczy, których trudno jest usłyszeć czy też przeczytać w tak zwanej historii mainstreamowej, i zacznę od głównej tezy, którą spróbuję dzisiaj obronić podczas tej dyskusji z Państwem. Otóż moim zdaniem Polska przegrała wojnę z bolszewikami toczoną w latach 1919-1920. Był taki, proszę Państwa, genialny strateg i generał niemiecki, który nazywał się Max Hoffmann. I tenże generał powiedział, że pierwsza wojna światowa dla Niemiec była wojną straconych możliwości, zaprzepaszczonych szans. I ja jestem głęboko przekonany, że to powiedzenie tego generała idealnie pasuje do Polski i do naszej sytuacji właśnie w roku 1920. Polska, proszę Państwa, stanęła wówczas przed olbrzymią szansą. Szansą, którą wytworzyło fenomenalne, wymarzone położenie, czy też konstelacje geopolityczne. Niemcy na zachodzie zostały pobite w trakcie I wojny światowej i na pewien czas zostały wyeliminowane z gry. Na wschodzie zaś Rosja pogrążyła się w rewolucyjnym chaosie, w chaosie wojny domowej. I ta była taka krótka furtka, te 5 minut historii, kiedy to my, Polacy, byliśmy głównym rozgrywającym w Europie Środkowo-Wschodniej. To my mogliśmy wreszcie kształtować powojenny ład i porządek w tej części kontynentu. Zwróciliśmy na krótko do naszej roli, którą kiedyś mieliśmy, czyli hegemona Europy. Wschodniej oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Otóż, proszę Państwa, pytanie, jak wykorzystaliśmy tę szansę, te swoje 5 minut, które przypadały na przełom lat 10. i 20. XX wieku. Otóż ja uważam, że źle. Że oczywiście udało się pewne rzeczy osiągnąć, ale można było osiągnąć znacznie więcej. I były co najmniej dwie szanse podczas tej wojny na to, żeby iść za ciosem.
pobić bolszewików, zdobyć Moskwę i powiesić Lenina na suchej gałęzi na Placu Czerwonym. Otóż, proszę Państwa, i o tych dwóch szansach chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać. Pierwsza z nich to jest jesień, późne lato, wczesna jesień 1919 roku, kiedy to, proszę Państwa, Lenin wpadł w głęboką depresję. Otóż wydawało się wówczas, że reżim sowiecki, reżim bolszewicki załamie się zaledwie po dwóch latach swojego istnienia. Otóż, proszę Państwa, bolszewicy znaleźli się w sytuacji absolutnie rozpaczliwej. Na północy zostali całkowicie okrążeni przez wrogie sobie siły. Na północy, na rogatki Piotrogrodu, podchodziła armia białych patriotów rosyjskich generała Iwenicza. Jeszcze dalej na północ walczył dzielny generał Miller. Na Syberii świetnie trzymał się nadal Kołczak. Z południa wreszcie na Czerwoną Moskwę nacierały dzielne białe armie dowodzone przez generała Antona Denikina, tak na marginesie pół Polaka. Całe terytorium opanowane przez bolszewików było pogrążone w ogniu rozmaitych rewolt lokalnych, rewolt tak zwanych zielonych, chłopskich, ponieważ chłopi rosyjscy mieli już serdecznie dosyć komunizmu wojennego i rządów bolszewików. No a wreszcie, proszę Państwa, najważniejszy czynnik, na zachodzie rozciągał się front polski, na którym nacierało dzielne, liczące wówczas 600 tysięcy ludzi Wojsko Polskie, bijąc bolszewików w sposób nieprawdopodobny. No, pędziliśmy ich do przodu, pokonując w każdej potyczce i w każdej bitwie. I teraz, proszę Państwa, Lenin, tak jak Państwu powiedziałem, był przekonany, że to koniec. Już właściwie przygotowywał scenariusz taki zejścia partii bolszewickiej do podziemi. Wydawało się, że Polacy i biali Rosjanie zniszczą i zdławią rewolucję bolszewicką. Ale Lenin, proszę Państwa, postanowił rzucić wszystko na jedną kartę i podjął desperacką próbę ratowania bolszewizmu. I w lipcu 1919 roku linię frontu polsko-sowiecką przekroczył tajny emisariusz Lenina, ukrywający się pod pseudonimem Kujawski i Karski, pod dwoma pseudonimami. Był to, proszę Państwa, Julian Marchlewski, przyszły rok później kandydat na Bieruta. I otóż, proszę Państwa, tenże Marchlewski podjął z wysłannikami Piłsudskiego tajne negocjacje w Mikaszewiczach, w pociągu sanitarnym numer 15, postawionym na bocznicy dworcu w miejscowości Mikaszewicze na Białorusi. I tam zawarto ten tytułowy pakt Piłsudski-Lenin. Na czym on polegał? Otóż, proszę Państwa, Lenin złożył za pośrednictwem Marchlewskiego Piłsudskiemu następującą propozycję, czy też właściwie prośbę. Zatrzymajcie front. Przestańcie nas bić. Zamruźcie front na kilka miesięcy. Tak, żebyśmy my mogli zdjąć wszystkie nasze siły z waszego frontu i rzucić je przeciwko białym. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jest to rzecz pomijana dyskretnie w naszej oficjalnej historiografii, że Piłsudski powiedział tak. I rzeczywiście doszło do sytuacji zdumiewającej. Na początku września 19 roku polskie wojsko dostało rozkaz: stop! Stoimy z bronią u nogi i bolszewicy na ten sygnał wszystkie swoje wojska, niczym wachlarz, ściągnęli z frontu zachodniego i rzucili je pod Moskwę i rzutem na taśmę pobili armię Denikina, która była już pewna zajęcia sowieckiej stolicy. I w ten sposób, proszę Państwa, jest to rzecz moim zdaniem szokująca i o bardzo poważnych konsekwencjach dla całego świata. Józef Piłsudski i inni rządzący wówczas naszą ojczyzną uratowali rewolucję i uratowali bolszewizm przed niechybną zagładą. Proszę Państwa, Piłsudski mógł w 1919 roku zdobyć Moskwę. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W książce Pakt Piłsudski-Lenin znajdą Państwo szczegółową analizę militarną, która pokazuje, że mieliśmy powera, mieliśmy możliwość, żeby to zrobić. Na pewno, jakbyście Państwo rozmawiali na ten temat z historykami, z różnymi innymi ludźmi, oni powiedzą Państwu, że ja opowiadam głupoty, że nie wiem, co mówię,
że nie mieliśmy sił, nie mieliśmy tam, nie wiem czego, karabinów, armat, na to, żeby pobić Bolszewików. Jeżeli ja nie przekonałem państwa albo państwa adwersarzy, to być może przekona ich Józef Piłsudski, sam najlepiej chyba orientujący się w tej sprawie. Oto proszę państwa kilka cytatów z Józefa Piłsudskiego powiedzianych wówczas, kiedy działy się te wydarzenia, a nie potem po latach, kiedy próbował swoją politykę tłumaczyć. Siły Rosji nie boję się, mówił Piłsudski. Gdybym chciał, szedłbym teraz choćby do Moskwy i nikt by nie zdołał przeciwstawić się mej sile. Drugi cytat. Nie obawiamy się armii bolszewickiej, jesteśmy pewni pobicia jej w każdym spotkaniu. Jest to marne wojsko, źle dowodzone, nie mające pojęcia o manewrowaniu. Trzy. Bolszewicy nie znajdują się w dobrej sytuacji, armia polska mogłaby sama dotrzeć do Moskwy wiosną przyszłego roku. I wreszcie ostatni, a właściwie przedostatni cytat z Józefa Piłsudskiego. Zarówno bolszewikom, jak i Dynikinowi jedno jest tylko do powiedzenia. Jesteśmy potęgą, abyście trupy. I jeszcze jedna wypowiedź dotycząca troszeczkę późniejszego okresu, roku 20, o czym zaraz Państwu będę opowiadał. Piłsudski mówił tak. Armia bolszewicka na całej linii frontu była wtedy tak doszczętnie rozbita, że nie miałem żadnej przeszkody w tym, aby sięgnąć tak daleko, dokąd bym zechciał. Piłsudski, proszę Państwa, miał świętą rację. Mogliśmy iść na wschód, mogliśmy powtórzyć czyny naszego dzielnego rycerstwa, które na początku XVII wieku Moskwę zdobyło i jak Państwo wiedzą, puściło z dymem. Co tak na marginesie jest dla mnie powodem do dumy i absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, tak jak to zawsze powtarzam, dlaczego Rosjanie mają swoje święto narodowe w rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla, a my nie mamy święta narodowego w rocznicę zdobycia tego Kremla. To jest taki mój mały postulat, który tutaj zgłaszam przed Państwem w Gdańsku. Natomiast mówiąc poważnie, warto zastanowić się dlaczego. Znaczy, dlaczego Piłsudski ocalił bolszewików, dlaczego zdecydował się ratować rewolucję, dlaczego nie sprzymierzył się z białymi. Generał Denikin, pół Polak, tak jak Państwu powiedziałem, apelował do niego, prosił w rozpaczliwych listach, prosił o to, żeby polska ofensywa szła dalej, żeby bić wspólnie bolszewików. Otóż, proszę Państwa, były dwa powody. Pierwszy, natury ideologicznej. Może inaczej, natury psychologicznej. Kiedy bada się historię, zawsze warto zastanowić się, jakie motywy przyświecały danej postaci historycznej, kiedy podejmowała decyzję. Otóż, proszę Państwa, Józef Piłsudski był człowiekiem, który całe swoje dorosłe życie walczył przeciwko caratowi w ramach ruchu rewolucyjnego. Był człowiekiem, który został przez carat zesłany na front, na Syberię. To jemu rosyjski żołnierz wybił kolbą karabinu dwa przednie zęby, co zresztą było powodem, dla którego Piłsudski potem nosił takie sumiaste, wielkie nosisko, żeby ukryć to. Takich rzeczy, proszę Państwa, się nie zapomina. Józef Piłsudski psychologicznie nie był sobie w stanie wyobrazić, że mógłby unieść się ponad swój antyrosyjski uraz i pomóc Rosjanom w walce z bolszewizmem, kiedy myślał, że mógłby się sprzymierzyć z tymi paskudnymi, białymi generałami carskimi, ubranymi w mundury, obwieszonymi krzyżami świętego Jerzego, we poletach, to po prostu mu się robiło niedobrze. Bolszewicy zaś, proszę Państwa, no byli jacy byli, natomiast byli to jednak znacznie bliżej mu było do bolszewików, byli to towarzysze z walki przeciwko caratowi sprzed lat. Proszę pamiętać, że Piłsudski został zesłany na Syberię za udział w spisku, rzecz to bardziej jego brat był w to zaangażowany, ale w tym samym spisku na życie cara, za który został stracony brat Lenina. Drugi powód, proszę Państwa, jaki przyświecał Józefowi Piłsudskiemu, kiedy zdecydował się ratować bolszewizm i nie wspomóc białych rosyjskich patriotów, to była pewna kalkulacja polityczna. To znaczy Józef Piłsudski uważał, że Rosja biała będzie dla Polski bardziej groźna po wojnie niż Rosja czerwona. Uważał, że bolszewizm to jest chaos, to jest słabość, że bolszewicka Rosja nie będzie przez wiele, wiele pokoleń zagrożeniem dla Rzeczypospolitej Polski, a że biała będzie. I tutaj upatruję, proszę Państwa, tego największego błędu Józefa Piłsudskiego, to znaczy niezrozumienia tego, że narodziło się coś nowego na wschodzie. I że bolszewizm, tak przez niego pogardzany i lekceważony,
jest, czy też był, wrogiem o tysiąckroć groźniejszym niż Rosja. Z Rosją, proszę Państwa, toczyliśmy z 15, może ze 20 wojen. Ze zmiennym szczęściem, niestety. Raz myśmy, o czym dzisiaj już mówiliśmy, spalili Kreml i spalili Moskwę, raz oni zajęli Warszawę. No ale co z tego wynikało dla narodu polskiego? No na dłuższą metę nic, prawda? No, groźnego bardziej. No, Rosja rzeczywiście stanowiła zagrożenie dla niepodległości Polski, dla naszego państwa. Natomiast bolszewizm, proszę Państwa, stanowił zagrożenie dla duszy Polaków i narodu polskiego. Bolszewizm dysponował całym aparatem terroru, jakie daje i możliwościami, jakie daje system totalitarny. Obozami koncentracyjnymi, którymi można zamknąć i zagłodzić i zamordować miliony ludzi. Tajną policją polityczną, która potrafi zgładzić tysiące ludzi strzałem w tył czaszki. Potwornymi mechanizmami totalitarnej przemocy i ludobójstwa, czyli tym wszystkim, czego Rosja nigdy nie miała i czego by nie mogła przeciwko nam skierować. Ja, proszę Państwa, uważam, że dobrym porównaniem to jest takie porównanie, w którym płonie dom waszego sąsiada. I jeżeli nawet nienawidzicie tego faceta, jeżeli macie z nim 100 procesów o imiedzę, mieliście 10 poważnych sąsiedzkich konfliktów, to instynkt samozachowawczy nakazuje wam, żeby łapać wiadro, napełnić je wodą i pędzić do jego domu, pomóc mu gasić ten dom i ten pożar. Nie z miłości do tego sąsiada, tylko po prostu z tego prostego faktu, że te płomienie mogą przeskoczyć na waszą własną strzechę i na wasz własny dom. I tak się właśnie, proszę Państwa, stało. Józef Piłsudski nie chciał iść razem z białymi generałami na Moskwę w roku 1919 i rok później, w sierpniu 1920 roku, Moskwa przyszła do niego. Jak Państwo wiedzą, po rozprawieniu się z białymi bolszewicy rzucili się na nas i mieliśmy bolszewików pod Warszawą i ledwo, ale na pewno była to walka o byt państwa polskiego. I w ten sposób, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, to znaczy pewno spotkaliście się już Państwo z tym, że jak zwykle moi adwersarze, którzy, jak Państwo wiedzą, nie czytają moich książek, bo są dla nich zbyt skomplikowane, powiedzą Państwu, że Zechowicz opluwa Józefa Piłsudskiego. No, oczywiście nie opluwa, do marszałka Józefa Piłsudskiego mam olbrzymi szacunek, uważam, że był wielką postacią historyczną. Natomiast tak to bywa w prawdziwej historii, w prawdziwym życiu, które Państwo świetnie znacie, że jedna i ta sama osoba może mieć momenty wielkie i momenty gorsze. Podejmować świetne decyzje, podejmować gorsze decyzje. Józef Piłsudski popełnił po prostu błąd. Jest niekwestionowanym bohaterem Polski, natomiast niewiele zabrakło, gdyby podjął inną decyzję w roku 19 czy 20, byłby bohaterem całego świata. I teraz jeszcze krótko o tej drugiej szansie, o której chciałem Państwu powiedzieć. Otóż, no właśnie, mówi się, że historia nie daje nigdy drugiej szans. A polsko-bolszewickie zmagania były o tyle interesujące i nietypowe, że tą drugą szansę Polska dostała. W roku 1920, jak Państwo wiedzą, nastąpiła eskalacja konfliktu polsko-bolszewickiego. Pobiliśmy ich i jest to wielkie nasze zwycięstwo pod Warszawą, ale potem odnieśliśmy jeszcze większe zwycięstwo, a znajdujące się nieco w cieniu tej symbolicznej bitwy o stolicę, otóż chodzi o bitwę nad Niemem. Pod koniec września 1920 roku nastąpił całkowity pogrom wojska Tuchaczewskiego. Armia Tuchaczewskiego została nad Niemnem rozbita w drzazgi. To był koniec. Kiedy czyta się wspomnienia polskich żołnierzy z tej kampanii, to po tej bitwie one właściwie zawsze wyglądają tak samo. Idziemy naprzód, wchodzimy w okupowane przez bolszewików terytorium jak w masło i strącamy czy też spychamy z drogi masy zdemoralizowanego bolszewickiego żołdactwa, które nie chce się bić, ma dosyć i rzuca karabiny do rowów. Tempo polskiej ofensywy było zawrotne, proszę Państwa. Pokonywaliśmy wówczas 60 km dziennie. W takim tempie wyzwalaliśmy kolejne terytoria Rzeczypospolitej, miasta, miasteczka, hutory, wsie polskie na wschodzie. Na południu było równie dobrze.
po takim brawurowym rajdzie kawaleryjskim na Korosteń w połowie października 20 roku stanęliśmy znowu na prawie u wrót Kijowa po raz drugi. Na północy 15 października zdobyliśmy Mińsk. Była to fenomenalna szansa na to, żeby iść dalej. Bolszewicy znowu byli na deskach. Trzeba się było rzucić im do gardła i tak jak w tych walkach w klatce, które są bardzo dobrym przykładem tego, jak powinno się postępować w polityce, powinno się ich na tej macie po prostu dobić. Odzyskać całą Rzeczpospolitą w granicach przedrozbiorowych z 1772 roku i położyć kres tej totalitarnej sowieckiej zarazie. Otóż wszystko wyglądało na to, że tak się właśnie stanie, ale 12 października 1920 roku gruchnęła straszliwa wiadomość. Otóż Polska, ta zwycięska Polska prąca dalej na wschód, odbijająca swoje własne terytoria, zawarła zawieszenie broni z leżącymi na deskach Sowietami, z leżącymi na deskach bolszewikami. Znowu, po raz drugi, ratując ich przed niechybną klęską. I teraz, proszę Państwa, ta historia ma wymiar tragiczny. Tym razem to już nie jest tylko zaprzepaszczona szansa polityczna. Tym razem to jest rzecz, o której ja osobiście nie jestem w stanie myśleć spokojnie, mówić spokojnie, bo jest to naprawdę jedna z najbardziej haniebnych kart narodu, czy też może inaczej, bo przecież nie narodu, tylko polskich, jakie zapisali polscy politycy w dziejach. Otóż, proszę Państwa, w Rydze, najpierw w trakcie tych negocjacji pokojowych, a potem w trakcie już właściwie w tym definitywnym traktacie ryskim, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką, wyznaczono wschodnią granicę Polski, II Rzeczpospolitej, w ten sposób, że po tamtej stronie ta zwycięska Polska pozostawiła 1,5 miliona rodaków, Polaków, polskich kobiet, dzieci, mężczyzn, starców, polsko, naszych po prostu braci. Doszło, proszę Państwa, do tego, co się w ogóle nie mieści w głowie, że nie tylko oddaliśmy bolszewikom no, ze 300 tysięcy kilometrów kwadratowych naszego terytorium, mimo zwycięstwa w tej wojnie teoretycznego, ale jeszcze w Rydze ustalono taki przebieg granicy, że oddaliśmy część ziemi, która została wyzwolona w październiku 20 roku. Wyobraźcie sobie Państwo coś takiego. Nasza armia wyzwoliła część Polski, a potem ją oddała. Opowiem Państwu, żeby pokazać, co się kryje za tymi słowami, historię na przykład Mińska. Weźmy taki przykład. 15 października 1920 roku rzutem na taśmę polskie wojsko zajęło Mińsk. To centrum polskości na terytorium tej części Wielkiego Księstwa Litewskiego. Polacy dostali po prostu, byli super szczęśliwi. Wylegli na ulicę, pod kopyta koni polskich ułanów, sypały się kwiaty, dziewczyny rzucały się ułanom na ramiona, ludzie byli przekonani, że tu będzie Polska, że Polska ich się nie wyrzekła, nie zapomniała o nich i że zostali wyzwoleni. 3 dni później, realizując to zawieszenie broni, bo dokładnie było na południu, oddaliśmy na przykład Kamieniec Podolski. Święte polskie miasto, które znacie Państwo doskonale z trylogii Henryka Sienkiewicza, to miasto, w którym zginął pułkownik Wołodyjowski, było wyzwolone w 20 roku i zostało bolszewikom oddane. Chociaż bolszewicy nie mieli żadnego sposobu, żeby nam je odebrać, byli pobici. Myśmy byli podobno tą stroną zwycięzcą. Zaczęło się od mordów zakładników. Potem, proszę Państwa, gigantyczne deportacje na Kazachstanu, na Syberię, wielkie rozstrzeliwania. W 1932 roku 60 tysięcy naszych rodaków, trzykrotność zbrodni katyńskiej, zostało zamordowanych w trakcie wielkiego głodu na Ukrainie, na Rusi. Mówi się o ukraińskich ofiarach, nie mówi się o ofiarach polskich. A wreszcie przyszedł straszliwy rok 1937, 200 tysięcy, tym razem dziesięciokrotność zbrodni katyńskiej Polaków zostało zamordowanych w ramach operacji polskiej NKWD. Tych Polaków, których można było w roku 1920 wyzwolić, mało tego, tych, których już wyzwolono w dużej części, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jedno z największych miejsc straceń Polaków w trakcie operacji polskiej NKWD to był właśnie Mińsk.
a ich szczątki leżą w Kuropatach pod Mińskiem do dzisiaj, w nieoznaczonych mogiłach, tam, w tych Kuropatach, które myśmy w swoich rękach mieli w roku 20. I ta straszliwa tragedia tych Polaków, których się wyrzekli nasi ówcześni przywódcy, to jest coś, co ściska serce każdego patrioty polskiego. Musi ściskać serce. Kiedy ja, proszę Państwa, czytałem te relacje, to zawsze powtarzało się to jedno stwierdzenie ze strony ocalałych z tej straszliwej rzezi. My byśmy zrozumieli, że Polska się nas wyrzekła i że Polska zostawiła nas na pastwę bolszewików, ale gdyby Polska tę wojnę przegrała. Ale przecież wyście wygrali tę wojnę. Myśmy wygrali tę wojnę. Byłoby zwycięstwo pod Warszawą, zwycięstwo nad Niemnem, a mimo to myśmy zostali pozostawieni na lodzie na pastwę sowieckich morderców. I to jest rzecz, proszę Państwa, straszliwa. Traktat Ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką był hańbą, czwartym rozbiorem Polski i nową targowicą. Oddano część naszej ojczyzny. Na zawsze. Bo bolszewicy, proszę Państwa, na tych terytoriach kompletnie polskość razem z Polakami wyrugowali. Nadberezyńcy to jest dobry przykład. Dacie Państwo tą wspaniałą powieść Floriana Czernyszewicza o polskim plemieniu 500 tysięcy najwspanialszej naszej szlachty zaściankowej, która mieszkała na dorzeczu Berezyny, zostało pozostawione bolszewikom na pastwę. Tam, gdzie jeszcze 100 lat temu były polskie kościoły, polskie zaścianki, dzisiaj pojedziecie Państwo nad Berezynę. Zobaczycie Państwo tylko i wyłącznie polskie groby i to często zdemolowane przez bolszewików, zarośnięte krzakami, bluszczem. Jest to rzecz naprawdę przerażająca. I teraz, dlaczego w roku 1920 wstrzymano tą ofensywę? Otóż, proszę Państwa, zawinili właściwie wszyscy ówcześni kluczowi gracze, którzy mieli wpływ na to, co się stało. Piłsudski. Często mówi się o tym, no, że traktat Ryski został zawarty wbrew Józefowi Piłsudskiemu. Nieprawda. Józef Piłsudski, proszę Państwa, po Bitwie Warszawskiej był u szczytu swojego powodzenia. Był naczelnikiem państwa, był naczelnym wodzem, a więc w rękach miał armię polską. Tylko to się liczyło, ten kto ma armię, ten dyktuje warunki. Był wreszcie wodzem opromienionym chwałą wielkiego zwycięstwa. I Piłsudski mógł, a na pewno wiemy, że nie zrobił nic, żeby powstrzymać delegatów, którzy pojechali do Rygi zawrzeć to haniebne zawieszenie broni. Piłsudski je zrealizował i jak wynika z relacji choćby Leona Kozłowskiego, był z tej ostatecznej granicy zadowolony, która przebiegała w tak fatalnym miejscu, właściwie przez środek Polski. I teraz proszę Państwa, dlaczego? Otóż dlatego, że Biała Rosja powstała z kolan. Otóż proszę Państwa, na południu Rosji, pomimo klęski, jaką poniósł Denikin, Biali się podnieśli za sprawą generała Piotra Wrangla, czarnego barona, świetnego oficera rosyjskiej armii, który postawił to całe towarzystwo na nogi i zaczął prać bolszewików. I Piłsudski wiedział, że jeżeli pójdzie dalej na wschód, to utoruje w ten sposób drogę białym do zwycięstwa. A Piłsudski pozostał wierny swojemu dogmatowi, że, tak jak Państwo mówię, że Rosja biała będzie gorsza dla Polski niż czerwona i po raz drugi w ten sposób zdecydował się ratować bolszewików. Socjaliści polscy, którzy po ten rozejm koszmarny w Rydze zawierała delegacja przedstawicieli sejmowych, partii sejmowych, tych czerwi, które zawsze drążyły polskie życie polityczne i drążą do dziś. Otóż, proszę Państwa, socjaliści polscy nie chcieli tych wielkich przestrzeni naszych ziem wschodnich, dlatego, że tam nie było polskiego proletariatu. Więc kto będzie głosował na PPS w wyborach? Ludowcy, proszę Państwa, nie chcieli tych wielkich terytoriów, nie chcieli mińszczyzny, bo uważali, że tam są sama szlachta polska, sami obszarnicy, którzy w tych wielkich latyfundiach wyzyskują biednych białoruskich chłopów. To po co nam to? Niech już tam bolszewicy wprowadzą swoją kolektywizację. No a wreszcie, proszę Państwa, i tutaj niestety fatalną rolę, chyba kluczową, odegrali endecy, czyli nasi nacjonaliści kochani. Otóż oni, proszę Państwa, postanowili, tak jak to Roman Dmowski w 1919 roku powiedział na konferencji w Wersalu, skróćmy tę Polskę trochę. I Stanisław Grabski, największy szkodnik tej całej rozgrywki, endecki przedstawiciel endecji na konferencji ryskiej, postanowił skrócić Polskę. O co chodziło? Chodziło o to, żeby było więcej Polaków w Polsce. To znaczy, krótko mówiąc, żeby Polska była państwem nie takim, jak była zawsze, czyli imperialnym, potężną Rzeczpospolitą, która była hegemonem
czy też walczyła o hegemonię w tym regionie z Rosją, tylko żeby Polska była małym, nacjonalistycznym państwem plemiennym, Polską dla Polaków. Wyrzekli się w ten sposób naszej wielkości na rzecz nowego, nowoczesnego pojęcia Polski jako państwa narodowego. I teraz doszło do tego, proszę Państwa, że bolszewicy na konferencji pokojowej w Rydze chcieli nam dać Mińsk, chcieli nam dać całą wschodnią Białoruś, Witebszczyznę, Mohyleszczyznę. I wiecie Państwo co? Jest to jedyny przypadek, jaki ja znam w dziejach świata, że delegaci zwycięskiego państwa powiedzieli, my tego nie chcemy. Oni autentycznie powiedzieli, że nie chcą tych terytoriów. Zapytany o to później Stanisław Grabski, wspomniany endecki polityk, dlaczego pan nie wziął Mińska, dlaczego pan nie brał Witebska, Mohyleszczyzny, właśnie nad Berezyńcu, bo oni tam mieszkali. On odpowiedział tak, a po co nam Mińsk, jak tam są same Żydy? No proszę Państwa, dramat sytuacji polegał, że w Mińsku nie były same Żydy. Że w Mińsku byli fenomenalni, wspaniali Polacy. Tak na marginesie Żydzi też są oczywiście społecznością, którą warto ratować przed bolszewikami, tak jak każdego innego człowieka. Natomiast zostawiono Polaków, zostawiono 1,5 miliona Polaków właśnie między innymi w imię tych mrzonek i ideologii, między innymi nacjonalistycznych. I teraz proszę Państwa, konsekwencje, bo przecież to jest kluczowa rzecz. O tym, co oznaczało dla Polaków, dla tego 1,5 miliona naszych rodaków ze wschodu, pozostawienie tam, to już Państwu powiedziałem. Zagłada. Holokaust Polaków. Ja uważam, że to nazwa nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Żydów. Dokonał się Holokaust Polaków pozostawionych tam na wschodzie. Natomiast, proszę Państwa, te skutki tego błędu, tych błędów, tych zaniechań dopadły również Polaków z tej części Polski, która była, mieli to szczęście, że akurat panowie w Rydze uznali, że to może być w Polsce i zostało to włączone. Otóż, proszę Państwa, dalekosiężnymi skutkami uratowania bolszewików dwukrotnie przez Polaków w roku 19 i 20 były 17 września 1939 roku. Były deportacje kilkuset tysięcy naszych rodaków na wschód w roku 40. Była zbrodnia katyńska, kiedy kwiat rycerstwa polskiego został zastrzelony przez bolszewickich oprawców strzałem w tył czaszki. Była, proszę Państwa, obława augustowska, wszystkie inne potworne mordy bolszewickie na Polakach w roku 44-45. Była linia Kerzona i fatalna dzisiejsza granica naszego państwa, która nie obejmuje Wilna, Lwowa. Była, proszę Państwa, Ubecja, był Jaruzelski, Bierut i wszystko to, co później zaznaliśmy ze strony komunistów. Tego wszystkiego, proszę Państwa, mogłoby nie być, gdybyśmy w roku 19 czy 20 zniszczyli bolszewików. Komunizm byłby tylko krótkim, bardzo krwawym epizodem w dziejach ludzkości. Traktat Ryski i w ogóle to całe rozwiązanie, które zostało wówczas zastosowane, było odroczonym w czasie samobójstwa. I dlatego, proszę Państwa, na motto tej książki wybrałem słowa mojego idola, konserwatywnego polskiego polityka i myśliciela Władysława Studnickiego, kiedy on w momencie wielkiej euforii, jaką wywołało właśnie to zwycięstwo w cudzysłowie w wojnie polsko-bolszewickiej, został zapytany o swoje zdanie na ten temat, odpowiedział smutno tak. Był to triumf, ale tego rodzaju, że jeszcze kilka takich triumfów, a koniec Polski. Dziękuję bardzo. No co, przepraszam, jak zwykle zagadałem za długo, za co bardzo przepraszam. Chciałem zrobić się pół godziny, nie udało się. To proponuję teraz najważniejszy punkt programu. Chętnie z Państwem podyskutuję, wspieram się. Zapraszam do zadawania pytań. Tak? To tam na końcu. Życzy mi się jedno pana stwierdzenie z całym układem i również moją wiedzą, które no, innymi tematami wyraźnie. Nazwał pan Tuskowskiego bohaterem, profesorem Wolnoszowskiego, więc jeśli dołożymy do pana wykładu jeszcze takie informacje jak prześladowanie i doprowadzenie do śmierci takich osób jak Rozwadowski czy Korfanty. Rozwadowski najlepszy dowódca okresu międzywojennego, także najlepszy dowódca, można powiedzieć, z Polski i Korfanty najlepszy polityk,
który odzyskał Kowary Śląska, który był faktycznym twórcą powstania wielkopolskiego. Jeśli on niszczy tych ludzi, w kontekście też z tym całym paradygmatem, ja bym nie użył takich słów, które pan użył w stosunku do Piłsudskiego na początku, czyli nie jest to bohater. Nie jest czyli w sumie, co może pan powiedzieć dobrego o Piłsudskiego? No nic nie mogę powiedzieć, mogę dołożyć jeszcze relację mojej matki, która mówiła, że cukier działa od święta, a wynikało to z prostej rzeczy, że rząd polski sprzedawał dla Brytyjczyków cukier po złoty 50, a na rynku polskim był cukier po 10 zł. I no, chciałbym, żeby pan się wstrzymał. Nie, jasne, wie pan, ja powiem tak. Właśnie ja walczę, wie pan, z tym takim kreskówkowym podejściem do dziejów polskich, znaczy, w którym dzielą się, no, zwróćcie państwo uwagę, jak jest opowiadana nam historia naszego kraju i narodu. Otóż tak jak Western, prawda, są Janie i Kowboje. Jak ktoś jest dobry, ten good guy, to jest dobry, prawda? We wszystkich swoich aspektach, jak jest zły, to jest bad guy, koniec. Natomiast ja pokazuję, że historię tworzą tacy ludzie jak my. Tacy ludzie z krwi i kości, którzy, tak jak pan mówi, mają momenty naprawdę małości, bo Piłsudski rzeczywiście, to też dotyczy nielubianego przeze mnie akurat, ale trzeba to powiedzieć, generała Sikorskiego, generała Zagórskiego, no byli to ludzie w jakiś sposób, można użyć słowa, prześladowani przez szeroko pojęty obóz piłsudczykowski. Natomiast również Piłsudski miał swoje wielkie momenty, legiony, zamach majowy, który wydaje mi się dosyć rozsądnym rozwiązaniem, tylko za późno trochę. No ale przede wszystkim pakt z Niemcami w 1932 roku, to są przed 1934 roku, w styczniu 1934 roku, to wszystko aktywa. Były różne pasywa, ale niewątpliwie jest to postać zasłużona dla Polski, choć rzeczywiście miała swoje skazy, cienie. Ale właśnie chciałbym przeczytać zresztą taką biografię Piłsudskiego, nie napisaną na kolanach, tylko takim właśnie człowieku z krwi i kości. Mi się wydaje, żeby to było dużo ciekawsze niż te wszystkie pisane na kolanach książki o Meszowie. Jakie są źródła pana informacji? Skąd pan czerpie właśnie wiedzę na różne tematy? No wie pan, to takie z tego, co wskazuje się do ogólnie dostępnych, no krótko mówiąc. Z wydanych pamiętników wspomnień, z dokumentów, w dużej mierze wydanych drukiem rozmaitych zbiorów, ale również tam jakieś prowadzę ograniczone kwerendy archiwalne, no, jeżeli czegoś mi tam brakuje w rzeczach ogólnie dostępnych, to plus z literatury przedmiotu. Także tutaj nie różni się to od warsztatu chyba innych ludzi piszących o historii, tylko że wnioski wyciągam nieco inne niż moi koledzy. Najbardziej zadatkową część tej historii, mianowicie o modelu Piłsudskiego. On bardzo szeroko omawia motywy, jakie się wydarzyły w XIX, a mam wrażenie, że trochę pan wrócił te motywy, jakim się Piłsudski było w roku XX i XXI. Może mam inne wrażenie, ale takie odnoszę, bo troszeczkę nie przypomina mnie argument, że Piłsudski w roku XXI nie zareagował na traktat ryski, na te negocjacje z tego względu, że miał nadzieję na rozwój bolszewizmu w zamian za Białorusję, ponieważ no, wielkim marzeniem Piłsudskiego było odbudowanie właśnie Polski z granic przed 1972 roku. Czy faktycznie to jest uprawniona teza, żeby stwierdzić, że spod takiego swojego zacieszczenia i dorobicznego z tego swojego wielkiego marzenia zrezygnował? Wie pan, odniósł pan słuszne wrażenie, że więcej miejsca poświęciłem roku 19 w tym krótkim przedstawieniu głównych test książki niż 20, ale wynikało to z tego, że zorientowałem się w trakcie, że za długo mówiłem i musiałem tą drugą część nieco skracać. A, w ogóle ksiądz, no to powiem więcej. Otóż, wie pan, no rzeczywiście wydaje mi się, że obawa Piłsudskiego to była główna przyczyna przed tym, że Biała Rosja jednak się odrodzi. Jeżeli Piłsudski w 20 roku pójdzie dalej, to bolszewizm się załamie i Wrangel przejmie władzę. Natomiast był szereg innych czynników, no choćby taki bardzo, powiedziałbym, delikatna sprawa, jak to, że Józef Piłsudski w momencie, kiedy bolszewicy w sierpniu 20 roku podeszli pod Warszawę, przeszedł głęboki wstrząs osobisty, ludzki. To znaczy jasno widać, że jest ten człowiek w bardzo głębokim życiowym kryzysie wówczas. On jest oskarżany przez opozycyjną prasę, że to on sprowokował przez swoją, w cudzysłowie, awanturniczą politykę na Ukrainie ten najazd.
Nie spodziewał się Józef Piłsudski, że tak szybko bolszewicy podejdą pod Warszawę. Nie spodziewał się tej ofensywy Tukaczewskiego. Przeżył wstrząs i po prostu po ludzku miał też dosyć. No, nie chciał już, nie miał siły, energii na taką, po raz kolejny taką wielką rozgrywkę. Zresztą on to zapowiadał, proszę Państwa. To znaczy, wyruszając na wyprawę kijowską w kwietniu 20 roku, powiedział swoim generałom, że rzuca wszystko na ostatnią kartę. Że jeżeli nie pójdzie mu na Ukrainie, jeżeli się nie uda stworzyć tej wielkiej federacji, którą sobie wymarzył wiosną 20 roku, to on rezygnuje i w takim razie trzeba będzie zrealizować nie plan wielki, jak mówił, tylko plan mały, czyli koncepcję małej Polski dla Polaków. Zapamiętam. Pan mówi, a pan... W swojej książce pan porusza ten skład działalności delegacji polskiej w roku 20. I wspomina pan także, że ówczesny minister spraw zagranicznych, dowiedziawszy się o tym, co delegacja wyczynia w Rydze, zamierzał udać się tam i przywołać ich do rozumu, co wpłynęło na to, że tak szybko zostało podpisane ten rozejm. I teraz moje pytanie do pana, czy minister spraw zagranicznych nie ma żadnej możliwości, żeby jakoś wycofać ten traktat albo zmienić, albo całkowicie anulować działalność delegacji jako zwierzchnik słuchaj. No, żadnie nie bywało wobec bolszewików, że wzbudzało to przerażenie wśród wielu Polaków. Doszło, wiecie Państwo, do czego, że jak Jan Dąbski, ludowiec, przewodniczący naszej delegacji, ksywa Jaś, przez przypadek taka, zamykał się z przedstawicielem delegacji sowieckiej, czy szefem, Adolfem Joffe w pokoju, to nasi dyplomaci niektórzy musieli stać, podsłuchiwać pod drzwiami, patrzeć przez dziurkę od klucza, bo jak Dąbski już był zbyt ustępliwy, to wpadali na salę i przerywali te spotkania. Krążyły, proszę Państwa, takie nawet powiedzenie, że bolszewicy idą na wszystkie ustępstwa, które robi im Stanisław Grabski. Rzeczywiście, no, Polaków, no przykro to powiedzieć, ale naszą stronę reprezentowali absolutnie przypadkowo wybrani ludzie, bez predyspozycji intelektualnych, politycznych, jakichkolwiek innych decydowania o przyszłym władzie Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciel Rosji, wspomniany Adolf Joffe, bolszewików, wspomniany Adolf Joffe był po prostu geniuszem dyplomatycznym. I ograł nas w sposób niebywały. Sapieha, minister spraw zagranicznych Polski, był jednym z tych Polaków, który był przerażony tą ustępliwością Grabskiego i kolegów. On próbował się dostać do Rydu, sam przyjechać, przejąć te negocjacje, no ale Dąbski z Grabskim błyskawicznie zawarli to zawieszenie broni. Nie, odpowiadając na pańskie pytanie, Sapieha nie miał możliwości tego odwołania, ponieważ zgodnie z procedurą zostały tam złożone podpisy przedstawicieli polskiej delegacji. Natomiast, i tu odwołam się do wspomnień Aleksandra Ładosia, sekretarza polskiej delegacji w Rydze, on uważał, że taką możliwość powstrzymania tego, czy też obalenia tego porozumienia miał oczywiście Piłsudski. I miał to po prostu w prosty sposób mógł zrobić pucz. Nie w roku 26, tylko w roku 20. I wydaje mi się, że jeżeli już konieczny był ten pucz, to trzeba było robić ten pucz. Natomiast Piłsudski bez puczu, tak mówiąc poważnie, mógłby tą linię ryską obalić, mógł kazać wojsku zignorować zawieszenie broni zawiązane przez polityków i iść dalej na wschód, walczyć dalej, wyzwalać dalsze terytoria Polski, ale Piłsudski po prostu tego nie chciał. Zajrzyjcie Państwo do wydanych, zresztą wznowionych niedawno wspomnień Leona Kozłowskiego, bliskiego współpracownika Piłsudskiego, który opowiada o tym, jak po zawarciu tego sojuszu przychodzi do Józefa Piłsudskiego w Belwederze i Piłsudski jest zadowolony z linii rozbiorowej, z linii traktatu ryskiego i nawet mówi, że jedno miasto moglibyśmy nawet pozostawić bolszewikom jeszcze więcej. Leon Kozłowski z powodów delikatności nie wspomina, o jakie miasto chodzi. Ja się domyślam, że chodzi o Pińsk, a z powodów tych samych, dla których Grabski nie chciał Mińska. Czytając pańską książkę, tak odniosłem wrażenie, że zbyt optymistycznie podszedł pan do kwestii możliwości odrodzenia się dawnej Rzeczpospolitej po I wojnie światowej. Trochę lekceważył pan znaczenie nacjonalizmu litewskiego, ukraińskiego, co było jednak dużą blokadą
bo przecież ten nacjonalizm ukraiński to nie tylko upadł II wojna światowa, no, ale on już się wcześniej narodził, nie mówiąc też o nacjonalizmie litewskim. Wie pan, odpowiedzią na te, o czym pan mówi, czyli narodzenie się dwóch nowoczesnych nacjonalizmów, litewskiego i ukraińskiego, no była koncepcja federacyjna Piłsudskiego. Bo on uznał, że Rzeczpospolitej nie da się odbudować już tak, jak nie była, czyli jednego państwa, natomiast zróbmy taką unię kilku państw zrzeszonych ze sobą. Nie był to głupi pomysł, natomiast wie pan, ja bym coś innego zarzucił Piłsudskiemu, znaczy, że on przecenił nacjonalizm ukraiński. Mówię pan, nie wolno patrzeć na wydarzenia z przeszłości przez pryzmat dzisiejszego świata. Nie wiem, czy państwo wiedzą, kto jest twórcą narodu ukraińskiego. No, oczywiście prezydent Władimir Putin. I zrobił to, co się dokonało w zeszłym roku właściwie. No. A co dopiero 100 lat temu? Otóż ukraińscy nacjonaliści byli liczącą się formacją na terenie byłej Rusi, tej części Rzeczpospolitej Wielu Narodów. Natomiast dla olbrzymich mas Rusinów, którzy zamieszkiwali ten teren, to ideologia ukraińskiego nacjonalizmu była czymś absolutnie abstrakcyjnym. Oni się nie czuli żadnymi Ukraińcami, uważali, że to jest jakiś wymysł Austriacji, czyli się Rusinami. W związku z tym rzeczywiście, jak państwo wiedzą, ja jestem zwolennikiem realizmu politycznego. Natomiast każdy, nawet realista, ma w sobie trochę, i każdy Polak szczególnie, romantyzmu. I wydaje mi się, że w tej jednej sprawie pozwolę sobie myśleć, że a nuż jednak może by się udało restaurować Rzeczpospolitą Trojga Narodów. No ale oczywiście pod warunkiem, że nie byłoby to państwo demokratyczne. Chciałem użyć tego skrótu, jakiś też słowa, jakiego używa Korwin-Mikke, ale zauważyłem, że jest kamera. Tylko państwo oczywiście monarchistyczne, ponieważ należy do tej części nielicznej grupy Polaków, którzy opowiadają się za systemem monarchicznym jako najlepszym systemem, jaki wymyślił człowiek. Oczywiście mam na myśli monarchię absolutną, a nie jakieś półśrodki w postaci monarchii parlamentarnej. Proszę bardzo. To znaczy, czy traktat ryski nie musiał być ratyfikowany przez parlament? Bo tutaj jakby jest pomijane, że zostało podpisane pewne porozumienie i koniec, prawda? Czy nie trzeba byłoby to jeszcze przepuścić przez polski Sejm, co by oni nie zostało przepuszczone. Ale ja po prostu nie wiem, bo ja książkę dopiero czytam i już ciężko czytam, dlatego że jest źle napisana, tylko że jest tak pesymistyczna w wymowie, że tak jakoś trudno to idzie, ale może w książce jest na to odpowiedź, a po prostu się tylko pytam. Czy... Nie wiem, sama logika tego, jeżeli posłali do Ryki posłów sejmowych, przedstawicieli partii, no to wiadomo było, że parlament to klepnie, prawda? W związku z tym przeszło to pod parlament, został to ratyfikowany bardzo gładko. Oprócz tego rzeczywiście doszło do dramatycznego, rozdzierającego serce wydarzenia. To znaczy w momencie ratyfikacji tego traktatu z galerii sejmowej posypały się ulotki i jeden mężczyzna krzyknął w takim geście rozpaczy: zdrada, czwarty rozbiór Polski, Kajnie Grabski został wyprowadzony brutalnie przez Straż Marszałkowską. A był to, proszę państwa, wnuk Tadeusza Rejtana, tego samego, który położył się, jak go zablokować pieśni. No jeszcze krótkie pytanie. No, wspomniał pan o olbrzymiej ilości Polaków pozostawionych za granicą, prawda? Czy traktat ryski nie regulował w jakikolwiek sposób, to nie powrotu, ale przemieszczenia tych ludzi do Polski? Bo wiem, że istnieje coś takiego jak przypadek Bierzeńców, prawda? Ludzi, którzy wyemigrowali do Rosji, uciekali przed frontem niemieckim, a w latach 20. już po podpisaniu traktatu ryskiego, tych Polacy, oni mogli wrócić, prawda, do Polski. I ja się też pytam, bo jak mówię, może jest w książce na to odpowiedź, czy traktat ryski to w jakikolwiek sposób regulował? No, paradoks polega na tym, że tak. To znaczy, był tam artykuł, który był rodzajem alibi dla podpisujących go Polaków, który zakładał w bardzo szumnych słowach wolność tam dla Polaków i możliwość opcji za państwem polskim i możliwość wyjechania do Polski. Natomiast, proszę państwa, co jest kluczowe, traktat ryski, te negocjacje nie zawarły żadnego sposobu, który my mogliśmy wyegzekwować na bolszewikach do trzymania tego traktatu. Znaczy nie było żadnego, to jest tak, też takie kuriozum w historii dyplomacji. Po prostu było to tylko i wyłącznie za to, żeby potem pan Stanisław Grabski, jak go będą w Sejmie o to pytać, powiedział: jak to, mamy tu artykuł tam 7 czy 8, proszę bardzo, jest wszystko zabezpieczone. Oczywiście pozostawiono tych ludzi na pastwę Sowietów. Jedynym
realnym sposobem na to, żeby zabezpieczyć tych ludzi przed zemstą bolszewików, przed tą furią bolszewicką, którą wyładowali na tych ludziach, tą furią, którą spowodowała klęska pod Warszawą, było po prostu pobicie bolszewików do końca i wyzwolenie całej Polski. Ja jeszcze bym wrócił do kwestii ukraińskiej, bo jednak pomimo jakichś takich ciężkich kontaktów, to żołnierze tortury walczyli u naszego ramienia razem z bolszewikami. I czy Rygi nie należy postrzegać przez pryzmat zdrady też tych Ukraińców? No to jest oczywiście też wątek, który w książce jest. Jest nazwany ten rozdział Jałta 21, co odpowiada trochę panu na pana pytanie. Ja, proszę państwa, nie jestem zwolennikiem Semena Petlury, czy było wątpliwości. Uważam, że Piłsudski nie bardzo fortunnie sobie dobrał tego sojusznika, dlatego że Petlura był socjalistą, a ja socjalistę nie lubię. Tak myślę, że trochę to powodowało pewną bliskość ideologiczną między dwoma panami. Był taki powód. Uważam, że Niemcy bardzo dużo rozsądnie postąpili, kiedy sobie tam na swoją marionetkę wybrali tam hetmana Skoropadzkiego, bardzo sympatycznego prawicowca. Ja bym na niego stawiał. Natomiast w momencie, kiedy została podpisana oczywiście umowa warszawska z rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej, no to Ukraina stała się naszym sojusznikiem. I rzeczywiście armia UEL, armia Petlury, stawała mężnie, zapisała piękną kartę pod Zamościem, bili się świetnie u boku Wojska Polskiego. I rzeczywiście traktat ryski, czy też w ogóle porozumienie o zawieszeniu broni z bolszewikami, był dosyć paskudnym złamaniem tego traktatu. Był zdradą zwyczajną, ma pan oczywiście rację, Ukraińców. Zostało to odebrane w sposób bardzo, bardzo dramatyczny przez Ukraińców, to znaczy wielki zawód. Ukraińscy żołnierze, którzy bronili Polski, zostali internowani w obozach. Piłsudski tam potem do nich chodził, mówił: ja was bardzo przepraszam, panowie, no ale co z takich przeprosin oczywiście. Także jest to taki poboczny wątek traktatu ryskiego, niezbyt chlubny. Ja, proszę państwa, z reguły jako zwolennik realpolitik uważam, że w zasadzie pakty są od tego, żeby je łamać, prawda? W związku z tym nie oburza mnie sam fakt, że została ta umowa złamana, bo gdyby służyło interesowi Rzeczypospolitej złamanie tej umowy, to uważałbym, że zostało słusznie. Ale uważam, że podpisanie tego traktatu i zdrada Ukrainy była wbrew interesowi Polski. Oddanie Ukrainy, ukraińskich czarnoziemów bolszewikom było po prostu czymś absurdalnym, z geopolitycznego punktu widzenia i czysto gospodarczego. I tak jeszcze powiem państwu, że to miało taki naprawdę potwornie paskudny wymiar. To znaczy, pierwszym postulatem, jaki bolszewicy postawili podczas rozmów polsko-bolszewickich w Rydze, to było takie, żeby Polska zrzekła się uznania niepodległych władz Ukrainy, czyli Semena Petlury i URL-u, i uznała i siadła do stołu rozmów z przedstawicielami czegoś, co zostało nazwane Ukraińska Sowiecka Republika Socjalistyczna. Czyli z ich miejscowymi Bierutami, Bermanami i innymi zdrajcami, ludźmi, którzy nawet po ukraińsku nie mówili. Proszę sobie wyobrazić, że ci przedstawiciele tej rzekomej Ukrainy Czerwonej nie znali własnego języka i traktat w wersji ukraińskojęzycznej musiał spisać Leon Kozłowski wspomniany, bo był jedynym człowiekiem tej Rydzy, który po ukraińsku mówił. W związku z tym rzeczywiście jest to paskudny i haniebny epizod, który pewnie wpłynął na rozwój przyszłych, zaciążył na stosunkach polsko-ukraińskich w przyszłości. To może pan na końcu, bo jeszcze są pytania, jeżeli nikt nie mówi. Panie profesorze, pan napisał panią książkę, której jeszcze nie zdążyłem przeczytać, ale czytałem książkę Józefa Mackiewicza, niedużo. Gdzie są prowokacje? On te rzeczy tam po prostu wiele lat temu z dużą precyzją i ze źródłami opisał. To była ta pana inspiracja do napisania? Bo tak, jest. To zamilczane przez Mielnikow wczesny Mackiewicz, to jest wielkie źródło informacji o tamtych czasach. Nie, no jasne, proszę państwa, absolutnym natchnieniem czy też inspiracją do napisania tej książki była nie tyle zwycięstwo prowokacji, co wybitna, epicka powieść Józefa Mackiewicza Lewa Wolna, której Józef Mackiewicz, tylko że to jest powieść, zupełnie inny gatunek literacki, opisał jakby całą tą intrygę, opisał jak te dwie zmarnowane szanse. Józef Mackiewicz jest moim ukochanym pisarzem, ukochanym publicystą politycznym, tak jak on, uważam się za Litwina i za antykomunistę, i to nas chyba bardzo mocno łączy. I wszystkim państwu polecam, jeżeli
te idee, które w swoich książkach próbuje szerzyć, docierają do Państwa, to czytajcie również Józefa Mackiewicza. Ja, te książki bo razy są drogie i w niskich nakładach. No ale zapewniam Pana, że... Ja znaczy wiem, Państwa, że... Ja wiem. Tak, tak, że nas to dobrze wydane drugie pieniądze. No tam jest skomplikowana kwestia praw własności, ale nie wiem, że jest związana. Pan, czwarty rząd od pracy. Wobec tego, czy mógłby Pan przytoczyć opinię rządów państw zachodnich, Wielkiej Brytanii czy też Francji na temat ustanowienia traktatu ryskiego mimo wspaniałego zwycięstwa, jakie była Bitwa Warszawska, a także dużych postępów wojska polskiego, które poruszały się na wschodzie? Wie Pan, no, Wielka Brytania była zawsze w gronie Polski, to jest jasne. I nigdy nie traktowała nas jako partnera, tylko i wyłącznie jako ciele, które można utłuczyć i ewentualnie sprzedać Sowietom, to było, jeśli chodzi o II wojnę światową. Natomiast w tej rozgrywce, o której dzisiaj mówiliśmy, to tak jak zwykle mieliśmy Wielką Brytanię, oczywiście przeciwko sobie. Wielka Brytania uważała, że każdy krok, każdy kilometr pokonywany przez żołnierzy Wojska Polskiego na wschód, dalej za linię Pensona, to jest objaw polskiego imperializmu. Co w ogóle słowo imperializm z negatywną konotacją w ustach Brytyjczyka na pewno zabawne, przyznają Państwo wydźwięk. Natomiast i Francja również podobnie uważała. Natomiast pomędzili i traktat ryski uznali. I jest głęboko przekonanie, że gdyby Polska wyzwoliła, Polacy wyzwolili całą Polskę, to również by pomędzili i traktat, i by to by uznali Rzeczpospolitą w jej granicach historycznych. No to może takie pytanie. Pan używa w książce dość mocnych sformułowań, znaczy w książce swojej ogólnie, takich mocnych sformułowań, ale ma Pan jednak bardziej wyważony jest ten język. Natomiast tutaj na tym spotkaniu powiedziałbym tak, użyłbym kolokwializmu, idzie Pan równo po bandzie. Na przykład... Czy nie wie Pan, na co mnie stać? Znaczy, po to przyszedłem, żeby tak powiem, dowiedzieć się. Ja się przyznam od razu, jestem historykiem, tak? I... Chyba, no to nie jest żadna zbrodnia. No, można było w pewnym momencie odnieść wrażenie, że jednak jest. Mi się... Znaczy, ja miałem... Przyznaję też szczerze, że nie miałem wszystkich Pana książek w ręku, miałem dwie. Tej pierwszej nie doczytałem do końca, po prostu zabrakło mi na to czasu. A poza tym wkurza mnie to, że pomimo tego, że ma Pan zadatki na to, żeby stosować absolutnie pełen aparat, robi Pan to tak na zasadzie tej bibliografii i nie ma tego przypisu. A to jest niestety, jak gdyby w dyskusji historycznej, wydaje mi się, jeden z podstawowych elementów, zwłaszcza jeżeli się mówi o bandzie, tak? Bo to jest tutaj esencjonalne. Natomiast to moje pytanie, czy to nie za daleko Pan troszeczkę idzie, bo faktycznie jest coś takiego, to są takie, tak powiem, nie tylko moje przemyślenia, ale metodologów historii też, że jeżeli chodzi o historię współczesną, czy tą historię przełomu XX i XXI wieku, to jest strasznie trudno pisać prawdziwą historię, ze względu po prostu na to, że co prawda my mamy bardzo dużo źródeł, tylko że większość tych źródeł to są śmieci, tak? No, po co komuś instrukcje biurowe czy kancelaryjne na przykład jakiegoś tam urzędu? O wiele bardziej nas interesują dokumenty dotyczące pewnych faktów, a te dokumenty są często utajniane, w związku z tym Pan się posługuje bardzo często właśnie używając relacji, tak? Które też, jak wiemy, historycznie są, no jest to ułomne źródło bardzo, tak? Które trzeba zawsze traktować w taki sposób no, z dużym dystansem. Tak? Czy nie byłoby lepiej, żeby Pan te książki jednak pisał właśnie z tym aparatem, żeby nie wiem, trafiać do historyków? Nie, bo ja bym tego nie czytał. Przepisu! Proszę? Ja przepraszam, ale Pan nie pisze książek dla historyków. Panowie powinniście sami umieć historię, prawda? Pan pisze książkę dla mnie. Ja sobie nie życzę przypisów, tak? Nie, no,
już pan nie wyręczył, to właściwie nie mam nic takiego pytania, ale chyba, że mówiąc, to już się pan wyraził mój pomysł. Znaczy, wie pan, ja pamiętam taką historię, jaką miałem na samym początku, kiedy napisałem pakt Ribbentrop-Pe. Przyszedł do mnie taki facet, który był jednym z największych takich hardkorowych potępicieli tam na wszystkich możliwych łamach, wszystkich portalach, gazetach, tam pisał, że ja jestem po prostu obrazobórcą i robię straszne rzeczy. I tak z pół roku później przychodzi do mnie i mówi: słuchaj, miałem wolny weekend, przeczytałem twoją książkę. Ja mówię, to miłość. Wiesz, kurde, no muszę ci powiedzieć rzeczywiście, że coś w tym jest. Może gdyby Józef Beck podjął inną decyzję, to byśmy pewnie wyszli z tej wojny dużo mniej poturbowani, co najmniej. I pewnych nieszczęść udałoby się, by się uniknąć. Ale widzisz, różnimy się, mówi, tym podejściem do tej wiedzy. Znaczy, nawet jeśli zgromadziłeś taką wiedzę, że to są takie wnioski, to twoim zadaniem jest to, żeby to wszystko wziąć i spalić. Ty sobie możesz usiąść z czterema historykami w sali jakiegoś zakładu naukowego i możecie sobie odbyć dla taką naszą wewnętrzną dyskusję, co to by było, gdyby były podjęte inne decyzje. Ja bym powiedziałem, że ja na coś takiego się nie zgadzam. To znaczy, ja moją ambicją, moim nadzieją to jest to, żeby moje książki docierały do jak największych rzeszy czytelników, żeby były jak najbardziej sprawne, jak najbardziej atrakcyjny sposób podane, stąd nawet takie pokładki nieco z przymrużeniem oka. Niektórzy mówią, wiecie Państwo, z czym to się kojarzy, co robi Lenin ze swoim nosem i tą z dolarówką. Oczywiście o co chodzi? No, chodzi o to, żeby, wie Pan, wciągnąć ludzi do tej dyskusji, żeby to nie było tylko zamknięty krąg 15 historyków, żeby moje książki nie trafiały na półki akademickich bibliotek i kurzyły się, okrywały się grubą warstwą kurzu. Każdy ma prawo do tego, żeby dyskutować o swoich dziejach swojego narodu, wiedzieć o rozmaitych aspektach tej polityki, o błędach, które zostały popełnione. Ja mam najmniejszą satysfakcję, wsiadam do taksówki i ktoś mówi, czy to pan jesteś ten Zychowicz? Ja mówię, tak. A taksówkarz mówi, ja z moim teściem 2 litry wody wypiłem, całą noc spędziłem rozmawiając na ten temat, czy iść z tym cholernym liderem na Stalina, czy nie iść, nie? Ja mówię wtedy, okej, no to się udało, nie? I chyba i pan, natomiast pański postulat spełnił, to pan by zabił moje książki. Ale bibliografia jest, więc... No tak, bo to jest tak zwany, to pan przyzna aparat naukowy niepełny. Proszę Państwa, ja proponuję, ponieważ ja muszę za 20 minut... Ostatnie pytanie. A, ostatnie pytanie. To pan, proszę. Powiedzmy, dwoje wstępu, o nas może nie jest pani historii, ani nie jestem w pełni zrozumiał, tym się czasami patrząc, więc chodzi tutaj z roku 1919. Czy aby na pewno nie było lepszym rozwiązaniem pozostawienie komisji? Byłem podobał, powiedzmy, trzy podstawowe fakty. Wiem, pierwszy w przyszłym roku, gdy pierwszy raz usłyszałem tą właśnie teorię, że wiedzieć. Po pierwsze, generał Dynicki. Można mu powtarzać, ile razy się da, że to był w połowie Polak, ale to był największy możliwy przeciwnik niepodległości państwa polskiego. Dopiero w ramach przyjechał, bo zgodził się na niepodległość. Po drugie, Lenin już w momencie zawieszenia broni już uznał niepodległość jednego z państw, na które obecnie stanowiło nieodłączną część Imperium Rosyjskiego, mianowicie Finlandii w roku 1918. I po trzecie, biorąc pod uwagę przywołane nazwisko Studnicy, tutaj, czy w takim razie jego uczeń, Cadmackiewicz, w swojej książce, myślę, w Obcęgach, się aż tak mylił co do oceny potencjału wojennego Związku Radzieckiego w latach, nawet 30. Czy to nie jest tak, że to tylko sama wielka wojna ojczyźniana umożliwiła Stalinowi zgromadzenie takiego poparcia, że w ogóle Związek Radziecki, ustrój komunistyczny przetrwał większy atak wojskowy na swoje terytorium, mimo tak nienawidzącego władzy społeczeństwa? No zacznę od końca, bo to trochę inny temat. Otóż siłę Armii Czerwonej, która zdobyła Berlin i Warszawę, czy ruiny Warszawy, stworzyło trzech ludzi tą siłę i żaden z nich nie nazywał się Józef Stalin. Pierwszy z nich to był Winston Churchill, drugi to był Roosevelt, mam tu na myśli Lend-Lease, to znaczy bez czołgów i bez sprzętu anglosaskiego bolszewicy by nie pokonali Niemców, no ale przede wszystkim, a może by...
Słucham? I surowców. No i surowców. No ale przede wszystkim oczywiście największym twórcą, bo to jest marginalna sprawa, największym twórcą potęgi Armii Czerwonej i człowiekiem, który umożliwił, Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, to 4 miliony żołnierzy Armii Czerwonej przeszło, nie poddało się do niewoli, tak jak to twierdzi rosyjska historiografia, tylko przeszło na stronę niemiecką. Większość to byli chłopi, którzy świetnie pamiętali kolektywizację, ludobójstwo, wielki głód. Członkowie narodów ujarzmionych przez bolszewizm nienawidzili władzy sowieckiej, nie chcieli się za nią bić, chcieli się bić przeciwko Hitlerowi, przeciwko Sowietom u boku Niemców. No ale idiota, bo inaczej nie można tego nazwać, Adolf Hitler, zamiast ich puścić do przodu i przy pomocy rękami Rosjan wyzwolić Rosję spod bolszewizmu, był niewolnikiem swoich absurdalnych, rasowych teorii i tych ludzi wpakował do obozów zadruty i 3,8 miliona sowieckich jeńców wojennych zostało zagłodzonych, zamordowanych przez Niemców. No to nie dziwne, że jak mieli taki widok, no to się zaczęli bić. No i to jest krótka historia, krótki kurs Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o pytanie o białych. Otóż nieprawda, to co pan powiedział jest nieprawdą, Anton Dynik nie uznawał niepodległość Polski, opierał się na odpowiednim dekrecie rządu tymczasowego, tylko, i na tym polegała kontrowersja, uznawał to Polskę w granicach etnicznych, czyli do linii Kerzona. No i na to nie było zgody, czyli de facto był to konflikt o Wilno, Lwów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest kluczowe, to chcieć nie znaczy móc. Gdyby Polacy poszli dalej na wschód, pobili bolszewików, zajęli Moskwę i z łaski Polaków, byśmy dyktowali Polakom, Rosjanom warunki, z łaski Piłsudskiego, wjali by dostali swój reżim, to my jako strona silniejsza byśmy Europę Wschodnią meblowali, my byśmy wyznaczali te granice. Także Marian Zdziechowski, profesor Marian Zdziechowski i inny mój idol konserwatywny chrześcijański myśliciel powiedział tak, trzeba było bić bolszewików, znaczy robić swoje, bić bolszewików i wyzwalać Polskę, a gadanie Denikina puścić mimo uszu. To tyle, drodzy Państwo. Ja na sam koniec zapraszam teraz, będę chętnie podpisze książki, mam mało czasu, więc nie wiem, czy każdemu będę mógł narysować czerwoną gwiazdę na szybienicy, ale na koniec cytat, jeżeli Państwo pozwolą. Poczekajcie jeszcze chwilę, bo a propos przyjaźni polsko-rosyjskiej. Dla osób, które nie mają książki, jeszcze tak można zakupić. Można kupić. Był wybitny pisarz rosyjski Dmitry Mereszkowski, który podczas wojny polsko-bolszewickiej przybył do Polski i montował tutaj takie środowisko intelektualne propolskie. I on mówił, proszę Państwa, w roku 1919-20 Polakom, co następuje. Rosja sama powstać i odrodzić się nie może. Trzeba nowych waregów. Tymi waregami muszą być Polacy. Muszą bolszewików pobić, Moskwę zdobyć, Rosję uporządkować, zorganizować i wprowadzić Federację Narodów Słowiańskich. No więc, proszę Państwa, trzeba było słuchać Dmitra Mereszkowskiego, dobrze gadał, a teraz druga część jego wypowiedzi jest smutna i prorocza. I to jest odparcie tego argumentu, który Państwo na pewno usłyszą, że Zychowicz wymądrza się po 100 latach, a wtedy nie można było się widzieć, co się stanie. Otóż Mereszkowski mówił tak. Jeżeli Polska nie podejmie się tej misji dziejowej obecnie, nigdy się ta chwila już nie powtórzy i Rosja będzie musiała wpaść w objęcia Niemiec, które następnie wspólnie z Rosją Polskę zduszą. Ani dla Europy, ani dla Polski nie ma i nie może być pokoju, dopóki istnieje bolszewizm. Albo będzie bolszewizm i nie będzie Polski, albo odwrotnie. Jedno z dwojga. Widzimy to dziś z przerażającą jasnością. Dziękuję bardzo.